Jak dobrze wrócić do Plants vs. Zombie Garden Warfare 2? Ostatnio Soul grał na live'ie właśnie w GW, więc pomyślałem, że sobie też tutaj powrócę do tych czasów. Porozmawiamy sobie o przyszłości tejże gry, bo jest tak naprawdę całkiem nieźle. A dlaczego? Dzisiaj się tym tematem zajmiemy, ale mam dla was bardzo ważną informację, mianowicie jest przecena obecnie na Plancy o 85% taniej, 20 zł za tę grę. Opłaca się, słuchajcie, jak sobie wejdziecie tutaj, ja przygotowałem wam zestawienie, patrzcie, 20 zł, 85% taniej i teraz w tę grę gra po 1500 osób, słuchajcie, to jest niesamowite, że dalej ta gra ma fanbase duży, patrzcie, tu 600, jak nie było przeceny, tu mamy przecenę i 1500 osób, naprawdę, w tym momencie gra 400, bo gram rano, ale to jest coś niesamowitego, także myślę, że warto, naprawdę warto powrócić do tej gierki i sobie w nią zagrać, tym bardziej kupić, słuchajcie, 20 zł na Steamie, opłaca się. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec tak naprawdę, bo przecież te 20 gracze również grają przecież tę grę, słuchajcie, również na konsolach, prawda? Jakby nie było. Więc to nie jest tylko powiedziane, że sobie tak będziemy grali, ale również konsole są tutaj w grze. Dobra? Więc myślę, że naprawdę to jest mega, mega opłacalne. Bo więcej, myślę, że tak z kilka tysięcy tych ludzi gra w tygodniu w Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Zważywszy na to, że jeszcze mamy konsolowe wersje, mamy przecież jeszcze typowo pod EA, więc to nie jest nie wszystko, nie? Myślę, że jakby twórcy, naprawdę twórcom zależało, myślę, że po sukcesie, jaki będzie miał na przykład Plants vs. Zombie trójka, bo i tak myślę, że mimo, że tego Region Locka nie ma, jest Region Lock, tak? Że tylko parę krajów może grać sobie w Plants vs. Zombie 3 na telefonie, to myślę, że i tak, słuchajcie, jest dobrze z tą grą. Ja już zrobiłem oddzielny film na ten temat, w którym właśnie opowiadałem o tym, że wiecie, może krytycznie podchodzą do tego takie osoby, które grają od lat Plants vs. Zombie, mają sentyment do trójki, do jedynki czy dwójki i ta trójka im się średnio podoba. Natomiast moim zdaniem, tutaj akurat, jeżeli chodzi o casualowych, nowych graczy, którzy grają sobie na telefonach, młodszych osób w szczególności, to pod tym względem, słuchajcie, ci twórcy, te osoby, jest bardzo duży, dobry odbiór tej gry. Naprawdę, jeżeli zobaczycie sobie ten mój filmik, to tam naprawdę dużo osób daje bardzo dużo dobrych ocen dla Plants vs. Zombie 3, co jest mega fajne. Wiadomo, że ci, którzy mają nostalgię i którzy przyzwyczajeni są do jedynki i dwójki, no to krytyczniej to oceniają, ale oceny w ogóle pozytywne nowych graczy i tych casuali są bardzo dobre, więc Plants vs. 3, jeżeli odniesie jakiś taki w miarę rozsądny sukces, to myślę, że dzięki temu kolejne części strzelanki, chociażby Garden Warfare, będą możliwe. Jestem o tym przeświadczony. Na pewno taka strzelanka by się przydała. Wiecie dlaczego? Ponieważ no, już ta stara gra i tak dużo graczy sobie w nią gra. Nawet, i powiem wam więcej. Jakby zrobili po prostu dwójkę, którą tutaj widzicie, na nowym silniku, dostosowali do tych nowych standardów i zrobili ją mega tanią tę grę, albo wręcz darmową, z takimi wiecie, jak na przykład Fortnite, tak? Że te skórki można kupować jakieś nowe postacie, czy coś, czy robić te openingi, to myślę, że taka monetyzacja i żeby ta gra była darmowa, to wiele da. Naprawdę wiele, wiele by pomogło w tej grze. Nie musi ona być do końca cały czas, słuchajcie, płatna, tak jak było wcześniej. Ona kosztowała kiedyś chyba 200 zł, coś takiego. A teraz jakby była naprawdę bardzo tania, to by graczy było sporo. Już teraz patrzcie, jak gra ma przecenę, to patrzcie jak ilość graczy rośnie, nie? 200, 1500 osób.
kiedy normalnie gra po 400, to jest naprawdę. I słuchajcie, właściciele, twórcy to widzą, właściciele gry przede wszystkim, bo twórcy to tam, wiecie, pół biedy, ale mi chodzi o właścicieli, widzą, że jest potencjał, więc moim zdaniem po tym, to wszystko też będzie zależeć od Plants vs. Zombie 3. Jeżeli tam będzie sukces, a już wygląda na to, że będzie, to twórcy będą bardziej skłonni, bo będą mieli finanse na to, żeby iść za ciosem, za tą popularnością Plants vs. Zombie 3 i zrobić właśnie strzelankę. Tylko, Panie Boże, błagam Cię, twórcy gry, szefowie, nie róbcie tego jak Battle for Neighborville, bo to była kaszana, według mnie. No może się narażę komuś, ale mi się strasznie ta gra nie podoba. Garden Warfare 2 jest lepsze pod tym względem. Zróbcie to darmowe, na wzór Fortnite'a. Monetyzacja, jakieś battle passy, jakieś coś tam, kurde, i by było sztosik, naprawdę byłbym za tym. Byłbym za tym, żeby w ten sposób to zrobili. Ale by było wtedy fajnie, naprawdę, to bym był zachwycony. Bo gra ma, nawet taka stara gra jak Garden Warfare 2 ma potencjał, ma dalej potencjał na to, żeby stać się mega, mega fajną gierką. Wystarczy ją tylko ulepszyć, zostawić te wszystkie rzeczy, jakie tu mamy, dostosować do tych standardów, lepszy silnik graficzny i będzie kozak, będzie to sztosik, będzie coś naprawdę mega, mega pozytywnego. Także liczę na to, że tak się stanie, że tak będzie i będziemy się cieszyć naprawdę nową wersją gierki. To jest możliwość, naprawdę. Patrzcie, tutaj będzie Sneaky Beaky. Jestem ciekaw, co wy myślicie, więc napiszcie w komentarzach. Okej, przejmujemy punkt. Dobra, ale gdzie są wszyscy ludzie? Czy tu są jacyś Polacy? Jestem ciekaw. Demon chyba tam był, to chyba Polak. Dorobić więcej postaci, tu jest naprawdę szansa na to... Aj, mnie zestrzelił. Tu jest naprawdę szansa na to, żeby ta gra wróciła do tych dawnych lat świetności. Jak widzicie, twórcy też naprawili ją, żeby nie było tego. O, Zechmech, dobra, bierzemy go, dawać mecha. Żeby tu nie było tych cheaterów. Więc jak najbardziej, słuchajcie. Fajnie by było. Aj, wywalili mnie, ale pokonałem kilku, także jest dobrze. Słuchajcie, no mówię wam, ta gierka ma świetny potencjał na to, żeby wrócić do lat świetności. To jest możliwe. Tylko po prostu ważne jest to, jak się potoczą losy Plants vs. Zombie 3. A myślę, że będzie naprawdę mega pozytywnie pod tym względem. Że tutaj akurat nie musimy się martwić, że będzie źle. Bo już teraz mimo że jest region lock, to i tak uważam, że... Kurka, czyli to nie działa, jak on jest pod ziemią. Ja muszę wrócić też, ja muszę częściej grać w gry, teraz nie mam tyle czasu. Byłoby mega, oczywiście, chciałbym więcej produkcji tutaj ograć, żebyśmy powrócili do dawnych czasów, tych, gdzie graliśmy sobie fajnie w gry, ale to wróci, bo powiem wam, że już mniej więcej wiem, co i jak. Także słuchajcie, pod tym względem już wiem, jak tutaj robić na tym kanale, jak się cieszyć tym wszystkim, bo wcześniej tak nie za bardzo mnie to wszystko cieszyło, teraz jest lepiej. Powrócę do live'ów na pewno, tam będziemy sobie szpilać, tak jak tutaj. Live'iki będą na Twitchu i na YouTubie i pewnie no, na TikToku mi się live'ów nie chce robić, ale chociaż może od biedy byśmy tutaj zrobili. Ty no, zestrzelił mnie, ale ja go też, tylko że go wskrzeszą pewnie. Ten punkt jest bardzo dobrze broniony swoją drogą. Ale mamy dwa punkty, dobra, idziemy bronić tego A, tego punktu A. Dobra, tutaj patrzcie. No tutaj, ale oni tu siedzą, to tyle dobrze, prawda? Odciągam ich, także nie jest źle. Nie jest źle. Chociaż mamy te dwa punkty, dobra, ja będę go ich tam ciągle ich tam, a wiecie, zajmował tym wszystkim. No, chyba warto by było bronić tego punktu C teraz. No, bo C nam zdejmują. Dobra, smoka bierzemy. I powiedzcie mi, ta gra jest mega fajna. Szkoda, że tu tak naokoło trzeba iść. Co jest? Halo? Zablokowałem się. No nie wierzę, co tu się działo? Zostałem zablokowany. Wiem, że parę osób jeszcze nagrywa te gierki, więc...
akurat tutaj pod tym względem jest fajnie, bo na przykład Nian jeszcze gra w Plants. Ludzie się lubią wracać do tych nos. Myślę, że my tu na kanale... Jezu, co się stało? Mnie to tak ściągnęli szybko? Powinniśmy grać sobie też te wszystkie nostalgiczne gry, więc raczej tu też będzie taki powrót do tych czasów. Bo nagrywam też gry dla mega młodszych osób, tak? No to jest wiadome. Na przykład Bluey, czy inne tego typu rzeczy. No i kto mnie tutaj ustrzelił? A ich tu jest dużo. Ale więcej osób dołączyło chyba. Tak, jest nas więcej. Teraz jest impreza, nie? Aj, zjadł mnie, schrupał mnie. No to ładnie. Wiecie, ja też częściej prowadziłem te zagraniczne kanały, ale teraz mi się nie chce, wolę po polsku nagrywać i tyle. A na zagranicę daję bez komentarza odcinki, tak to wygląda. Chciałbym też, teraz na razie wieczorami nie jestem w stanie streamować, robić filmów, natomiast myślę, że zrobimy jakiś taki harmonogram i będzie dobrze, ale... tak jak mówię, ostatnio Soul grał chyba w niedzielę czy w sobotę. No i wszedłem na jego stream troszkę popatrzeć, a tam Plantsy, nie? Jak za dawnych czasów, więc przypomniało mi się i postanowiłem sobie tu zagrać, tym bardziej, że teraz jest dużo ludzi przez to, że mamy tutaj naprawdę... O kurka! No nie wierzę, kurczę pieczone, co ja zrobiłem? Przez to, że gra jest tania, to warto sobie nią zagrać. A nie mogę go wskrzesić teraz. Ale wyrównana potyczka strasznie. Aj, zestrzelili mnie. Muszę się nauczyć szybciej używać tych wszystkich, wiecie, umiejętności. Ale chyba skończyliśmy rozgrywkę, tak mi się wydaje. Sobie tu zrobił zdjęcie. 8,5 tysiąca. Dalej się monety tu zbiera. To jest to fajne w tym, że monety możemy zbierać. Niestety nie było mnie na podium, ale ciekaw jestem swoich statystyk, bo więcej skoncentrowałem się na gadaniu. No nie było tak źle, myślę. Nie było tak źle. Podwórkowe pole walki. Ja tu też wszystkich sekretów nie zrobiłem w ogóle w tej grze. Nie mam jej na 100%. A wiecie, że ja lubię robić gierki na stówkę. Więc może tu też będziemy eksplorować te wszystkie miejsca. Zrobię sobie zdjęcie, pozwólcie, że... No. Dzisiaj tyle. Sprawdźcie kolejne odcinki.